Czy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna przy ulicy Borczaka została zamknięta? Ja myślę, że tutaj na samym adres do tego pytania. Pani dyrektor, bo nic nie słyszałam. Czy pani dyrektor potwierdza zamknięcie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Proszę bardzo, to pytanie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem i sądzę, że ta poradnia funkcjonuje bardzo dobrze, ale... Witam Państwa serdecznie. Proszę szczęśliwie, mam takie ambiwalentne bardzo odczucia. Z jednej strony pani chce się spotykać, być zapraszana na konferencje, z nami tworzyć wspólny system wsparcia dla naszego młodego społeczeństwa, które będzie tymi mieszkańcami dumnymi tego naszego miasta. A z drugiej strony pani takie różne przykłady daje, które... Prosiłabym o odpowiedź, czy jest poradnia otwarta, ja pani teraz dalej powiem o czym. Tak, oczywiście, że jest otwarta. Mało tego, w jakimś czasie jak powstawała druga poradnia, która publiczna, która ma numer jeden, myślałam, że pan prezydent podejmie decyzję na podstawie rozporządzeń. I zawsze państwo nie wiecie. Rozporządzenie jest takie, które regulują to przepisy, że jeżeli na danym terenie powołuje się drugą publiczną poradnię, to powinny być wyłonione odrębne rejony działania. Na przykład powiem Gdańska, tak, różne dzielnice mają swoje poradnie. Więc wtedy byłoby to zasadne, tak, żeby powstała druga poradnia publiczna w celu wsparcia ewentualnie poradni, jeżeli jest duży rejon działania i ta pierwsza nie daje rady. Niestety tak się nie stało, bo rejon działania poradni numer jeden to jest całe województwo kujawsko-pomorskie, miało być też pomorskie. No, stało się kujawsko-pomorskie, ale ja nie czuję żadnego wsparcia ze strony tej poradni. Moja poradnia funkcjonuje, wydaje orzeczenia. W tej chwili nie ma terminów na badania takie podstawowe, ponieważ musimy wybierać priorytety. Tak, teraz skupiamy się na badaniach pod kątem wydawania orzeczeń, odroczeń. Też jest działalność terapeutyczna, poradnictwo. Wszystko w swoim czasie. Tak to w tej chwili wygląda. To chyba nie mogła pani poradnia. Mogę to mówię tak. To jest studyszowa, jest dyrektorem poradni, więc wypowiada się w imieniu swojej placówki. Identyfikuję się z tym miejscem pracy, ponieważ jest to moje pierwsze miejsce pracy i się po prostu głęboko z tym identyfikuję. No, pewnie, że to nie jest moja. Jestem tylko na chwilę dyrektorem, bo też mam takie samo zdanie jak pan prezydent. Na chwilę mamy jakieś swoje stanowisko, natomiast człowiekiem jesteśmy zawsze. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze bym chciała skończyć, tak? Bo ale poczekajcie, bo tutaj się zamknął. Dwa pytania krótkie. No nie, chciałabym, bo pani odpowiedziała na mnie. Ale krótko. Sekundę. Będzie krótko. Dziękuję pani dyrektor za odpowiedź. Uwagi pani są nie na miejscu, ponieważ są tutaj dyrektorzy, którzy pani zachowanie ocenią po swojemu, jak pani się zachowywała, gdy powstawała poradnia. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja mam 100 wniosków. I bardzo dużo dokumentów na to, że pani dyrektor Melen Moraska przyjmuje na pierwsze dziecko, które będzie przyjęte we wrześniu. W tej chwili dopuściła się lub jej pracownicy takich zachowań, że na kartce wypisują rodzicom, że badanie psychologiczne mają zrobić narody, a potem wpisują adres Walińskiego. Chciałabym, żeby pan prezydent o tym wiedział. Tylko tyle. No, dziękuję. Zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ chciałbym, żeby pan zrozumiał jedną rzecz. Pan na samym początku mówił, że nie jest pan ekspertem, więc w tej dziedzinie chciałbym... Nie czuję się ekspertem i w przypadku tej poradni nie wydawałem decyzji. Okej. Tak, władze miasta były przeciwne, została ona... Ale nie ja. Tak, poprzednie, doprecyzuję, poprzednie władze miasta były przeciwne, została utworzona przy wsparciu kuratora. Pani dyrektor też nie była zadowolona z tego faktu, bo akurat uczestniczyłem w wielu takich spotkaniach. Natomiast o co nam chodzi? Chodzi o to, że pani dyrektor powiedziała, że liczyła na współpracę. No my prawdę mówiąc też. Tylko my czujemy się w takiej sytuacji, że w lutym poradnia z Polczaka odsyła do nas dzieci do badania, bo nie jest w stanie przebadać. Z jakich powodów? Nie wiem. Pewnie jakieś tam uzasadnienie jest. My co roku piszemy do pana prezydenta prośbę o to, żeby pan zechciał wspomóc naszą poradnię, bo my już w tej chwili mamy około 700 dzieci.
Gdybyśmy przyjęli te, które dzwonią i proszą, jest to około między 5 a 10 telefonów w tygodniu z prośbą o przebadanie, bo w tej chwili poradnia na Kurczaka w terminie, które podaje możliwe do zapisu, to jest wrzesień, a to już jest od lutego, prawda? Więc sprawa wygląda tak, że pan prezydent w części oświatowej subwencji ogólnej dostaje pieniądze na każde dziecko, które po takiej poradni, którą pan prezydent prowadzi, otrzymuje, podobnie jak otrzymuje pan wnioski od chyba powiatów, tak? Sąsiednich, które nie jest podpisane jak porozumienie. Więc sytuacja wygląda tak, że miasto jako organ prowadzący dostaje środki. Publiczna poradnia na Kurczaka powinna badać, odsyła do nas, a my musimy to robić ze swoim własnym pieniędzy. No przyznam, że to jest trochę niestety. Nie zapomnę, jak ona też się nie powiem się co do przepływu środków finansowych. Wiem, że jeżeli chodzi o oświatę, budżet jest setmilionowy, wiem, że z budżetu miasta ze środków własnych dokładamy, pani dyrektor, około 100 milionów. 100 milionów w ubiegłym roku. 100 milionów w ubiegłym roku, a więc to są gigantyczne środki. I pewnie odpowiem panu tutaj w szczegółach, jaki jest przepływ, jeżeli chodzi o poradnie, bo jest to no, bardzo takie już precyzyjne pytanie. Więc sprawdzę, jak to funkcjonuje. Ja myślę, że państwo powinni rozmawiać, bo jesteście z jednego środowiska. Tak jak powiedziałem, ja nie czuję się ekspertem. Ja po części czuję się jednym z was, jeżeli chodzi o środowisko, bo wiele lat byłem związany ze środowiskiem akademickim. No, byłem nauczycielem akademickim, więc czuję to środowisko. Bardzo się cieszę, że staje się miastem akademickim, że jest tworzona wyższa uczelnia publiczna. No ale tak jak widać, to dzisiejsze spotkanie pokazuje, warto rozmawiać. Warto rozmawiać i te właśnie takie jakieś animozje jednak pokonywać na rzecz dobra naszych dzieci. No bo słuchajcie, no bo tu dyskutujemy w gronie osób dorosłych i często nie dyskutujemy o dzieciach, tylko mówimy o tym, jak tutaj powinno być, co, dlaczego ktoś tam ileś lat temu wydał taką, a nie inną decyzję. Więc może warto jednak dojść do jakiegoś porozumienia i zachęcam do większej współpracy. Na pewno będę zachęcał panią dyrektor, z którą współpracuję z natury rzeczy, no bo miasto jest tutaj organem prawodawcy. Ale zależy mi na tym, żebyście razem wspólnie współpracowali, niezależnie czy państwo reprezentujecie placówkę niepubliczną, czy to jest placówka publiczna. Poradnia jest publiczna tu i tu, no, w tym rozumieniu. Cieszę się bardzo, że w takiej deklaracji prezydenta, natomiast do tego trzeba dwóch stron. Panie prezydencie, drugi pytanie. Ja jestem otwarty, jak pan widzi. I też się z panem spotykałem, ja bym nie chciał, to ja bym nie spotykał się, a przecież spotkaliśmy się nie tak dawno, więc doskonale państwo wiecie, że jestem otwarty na spotkanie. Ja chciałabym tylko dodać, że również badam dzieci z waszych placówek. A to dlaczego? I też mogę 100 przykładów takich podać, że badam. I z przedszkola, i z waszych szkół. Ale to nie o to chodzi. Ja nie wiem, czy pani dyrektor zrozumiała. Nie, rzeczywiście nie ma tej rejonizacji, o którą no. Też zabiegamy. I to by nam ułatwiło, gdyby rzeczywiście wydzielić te rejony. Taką decyzję, jaką podjęły, no. No to zawsze można zmienić, jeżeli mamy rozmawiać, to możemy rozmawiać. Ja przepraszam, proszę w trące, poradnia, jestem organem prowadzącym tej poradni. Powiem pani prezydencie, to czego nie powinnam znowu powiedzieć. Pani dyrektor jedyny raz zachowywała się wobec nas w porządku, wtedy kiedy realizowała godziny w projektach. Mówię to jasno i otwarcie, może nie etycznie, ale tak nie można. Jeżeli ja pytam, czy poradnia jest otwarta, chciałabym skończyć. No. Czy poradnia jest otwarta, ponieważ młodym dzieci przechodzi, my je zbadamy, okej. Okay. Ale nie można mówić rodzicowi, że nie zbadam dziecka, że nie przyjmę wniosku, nie mam terminów, termin mam na wrzesień, idźcie na Roty albo idźcie na Walińskiego. Walińskiego owszem, chce współpracować, chce działać ze wszystkimi, ale nie jest służącą pani Meller Borabskiej. No dobrze. To może prosiłbym, żeby nie było takich... No dokładnie, no to nie ma sensu. Jeszcze raz mówię o pewnych rozwiązaniach systemowych. Pewnie trzeba siąść. Czas teraz jest też niesprzyjający.
jest czas wstępny czy niestety wyborczy, więc to też budzi jakieś dodatkowe emocje, więc myślę, że warto o tym porozmawiać, wypracować jakieś rozwiązanie, czy wspomóc jedną, czy drugą poradnię. Ja teraz Państwu nie podpowiem tego rozwiązania, powtarzam to uparcie, ja nie jestem ekspertem. Ja zbieram od Państwa opinie, sugestie, problemy, które dzisiaj może słyszę po raz pierwszy. Niektóre są mi znane, ale muszę jeszcze raz się tym problemom przyjrzeć, więc jeszcze raz powtarzam. Warto, to spotkanie dzisiejsze pokazuje, że warto takie spotkania po prostu odbywać i realizować, żeby wypracowywać dobre rozwiązania w tym przypadku dla naszych dzieci.